Koniec. Koniec Ragnaroka, koniec Bogowojny, koniec Kratosa? Nie wiem, chociaż się domyślam. Nowa część historii Spartiaty na obczyźnie już za nami. Kto miał zagrać, to zrobił, a kto nie, to zapraszam do playlist. Tak czy inaczej, ci z was, którzy ten lub inny sposób poznały zakończenie, zapewne zadaje sobie pytanie, co dalej? Czy będzie kolejna część w Lodowych Krainach, czy może Kratos wyruszy w inne części świata, by podbijać serca innym bogom z różnych mitologii? Z tego co wiem i się domyślam, to nie. Ragnarok według twórców ma być ostatnią częścią, która ostatecznie podsumuje burzliwe losy Kratosa. Dodatkowo ostatnie sceny z gry dobitnie pokazują, jakie zmiany w nim zaszły. Mianowicie Kratos ma teraz zostać bogiem pokoju, ma być miłowany, szanowany, a co najważniejsze czczony przez wiernych. Z destroyera niszczyciela ma stać się odnowicielem. Z Freją i Mimirem będzie dbał o pokój, radość, szczęście, miłość i dobrobyt w 8 królestwach. I to tyle, albo aż tyle. Zasłużona emerytura. Jednak czy to oznacza koniec serii God of War? Według mnie nie. A to z 3 konkretnych powodów. Po pierwsze, po latach marka się odrodziła. Nie dość, że przynosi masę pieniędzy, to jeszcze wygrywa tonę różnorakich branżowych nagród. Z finansowego punktu widzenia zupełnie nie opłaca się robić z tej kury rosołu. Po drugie, twórcy dali nam bardzo otwarte zakończenie. Co prawda losy Kratosa są już przypieczętowane i raczej nie będzie już głównym bohaterem, co najwyżej drugo lub trzecioplanową postacią. Jednak mamy jeszcze jego syna Atreusa, przed którym stoi cały świat i wiele przygód do przeżycia. I jak wiemy z zakończenia, to właśnie wyrusza na swoją pierwszą samotną podróż. Jeżeli miałbym na coś obstawiać, to na to, że nowa saga będzie się opierała głównie na nim. Twórcy od samego początku chcieli, żebyśmy się z nim zapoznali, przeżywali to, co on, poznali go od dziecka, po nastolatka, aż pewnie po dorosłą osobę. I ostatnim powodem jest to, że postać Atreusa, a właściwie Lokiego, jest ostatnio bardzo chodliwa w kulturze masowej. Nie dość, że spotykamy go jako syna Kratosa, to występuje również w filmach, komiksach, książkach, serialach Marvela, gdzie taki na przykład pierwszy sezon o nim pobił rekord oglądalności wśród innych seriali tej firmy. Jeżeli chodzi o inne gry, to występuje na przykład w najnowszej części Assassin's Creed Valhalla, gdzie występuje jako reinkarnacja, aniżeli własnej postaci. Jednak co ważniejsze, to będzie występował jako ta sama postać w nowej grze jako główny bohater w Assassin's Creed Mirage. Przechodząc jeszcze do literatury, to mamy przykład rodzimego cyklu Kłamca Jakuba Ćwieka, gdzie tam Loki przedstawiony jest jako prawdziwy syn Kratosa z krwi i kości. Ta wersja postaci pracuje na zlecenie chrześcijańskiego boga i aniołów, gdzie poluje na inne nadprzyrodzone byty, bóstwa i istoty. Co więcej, występuje tam nawet Święty Mikołaj. Dobra, ustaliliśmy, że nowa seria gier będzie opierać się o Atreusie vel Lokim. Jednak gdzie on się uda, czy to będzie jedna konkretna mitologia, czy po prostu w ciągu gry będziemy podróżować po różnych krainach, różnych mitologiach? Mam kilka pomysłów i teorii na ten temat. Najpierw zacząłem sobie gdybać, rozkminiać, jak to mogłoby wyglądać, gdzie mógłby się udać, po czym wpadłem na genialny pomysł. Loki jest idealnym przedstawicielem archetypu Trickstera, czyli po polsku szachraja, czyli takiej postaci, która robi dosłownie wszystko inaczej niż powinno. Poszperałem trochę w sieci i znalazłem kilka mitologii, gdzie występuje właśnie taki archetyp Lokiego Trickstera, gdzie łatwo będzie można podciągnąć naszego Atreusa do właśnie konkretnej mitologii. Pierwszą myślą była Japonia. Jak wiemy, Atreus udał się w podróż do nieznanych krain, a Japonia przez wieki była odcięta od świata. Pasuje idealnie. Loki może być tam znany jako bóg burzy i wiatrów Suzano, który znany był ze swojego nieposłuszeństwa, brutalności oraz porywczości. Wypisz, wymaluj Atreus. Według mitologii jego zachowanie miało zachwiać równowagę świata, a co najważniejsze prowadził również wojnę z głównym bóstwem mitologii japońskiej, panteonu japońskiego, boginią słońca Amaterasu. Drugą mitologią, która według mnie ma jakieś większe szanse, jest, uwaga, Afryka i tamtejszy bóg Anansi, którego zachowanie bardzo przypomina mi zachowanie Atreusa z końcówki Ragnaroka.
Podobnie jak w innych wierzeniach, to tutaj ma możliwość zmiany kształtu, jednak najbardziej rozpoznawalny jest z kształtu i cech człowieka i pająka. Słynął ze swojej mądrości i przebiegłości. W mitologii afrykańskiej był bohaterem ludowym, który inspirował ludzi do tego, że pomimo braku przewagi nadal mogli wygrywać. Nawet najsłabszy człowiek mógł odnieść sukces i nie zawsze porażka oznaczała przegraną. Ostatnią krainą i mitologią, którą może odwiedzić synkratosa według mnie jest Europa i mitologia słowiańska, jednak jakoś nie jestem za bardzo przekonany do takiego obrotu spraw, chociaż jeżeli by się okazało, że giganci ukrywają się w jakiejś Częstochowie bądź Zakopanem, to byłoby epicko. W tej mitologii może wcielić się Velesa, który tak samo jak nordycki Loki jest utożsamiany z oszustwem, magią, ale także z naturą i światem podziemnym. Według wierzeń jest głównym przeciwnikiem Peruna, dodatkowo był wyobrażany w postaci wielkiego węża bądź smoka, ale także potrafił się zmieniać w wilka bądź niedźwiedzia, a to już widzieliśmy już u Atreusa. Jak widać, materiału źródłowego nie brakuje, zawsze można sobie coś dopisać, coś dokleić i będzie ładnie to wszystko grało. Bądź co bądź, na nową sagę poczekamy jeszcze sobie kilka ładnych lat. Twórcy muszą przebudować całkowicie system walki, bo nie zobaczymy tu już niestety broni znanych z poprzednich części, a prawdopodobnie jakiś łuk i miecz. Atreus jako postać jest bardzo interesująca, bardzo intrygująca, bardzo chętnie zobaczyłbym go już jako dorosłego mężczyznę i z jakimi problemami będzie musiał się zmierzyć. Jednak tak naprawdę teraz tylko możemy sobie gdybać, a co powiedzą twórcy, czy w ogóle oni się zdecydują na kolejną sagę, to zobaczymy w przyszłości.